ostatnio dość dużo mówi się o budce suflera. Ja bym chciał zacząć trochę od innej strony. Dlaczego zdecydował pan się odejść z tego zespołu? Proszę pana, to są te wszystkie opowieści o odchodzeniu, to są normalne kłamstwa. Zespół w 2014 roku zakończył działalność i myśmy się rozeszli w zgodzie. Zagraliśmy piękną trasę 100-koncertową po Polsce. Po 4 latach kolegom się okazało, że ich projekty nie wypaliły, więc w związku z tym, co tu zrobić, no trzeba się przyłączyć do szyldu. I wtedy do mnie zadzwonili, czy ja będę. Ja mówię, panowie, ale ja mam swoje życie, mam swoją wszystko. No z jakiego powodu ja mam wracać do czegoś, z którego 4 lata wcześniej zrezygnowaliśmy wszyscy. I taka jest prawda. Tutaj nie ma o żadnym odchodzeniu. Nie rozumiem tego zupełnie. A dlaczego zdecydowali państwo się zakończyć działalność wtedy? Bo uważaliśmy, że wystarczy. Że to, co mieliśmy do zaproponowania jako budka suflera, wyczerpało się i takie było zdanie wszystkich nas trzech. A co sądzi pan w ogóle o tych skandalach, bo przy okazji jak się pojawia nowy wokalista, bo to jest powtarzające się koło. No tak, to już trzeci raz zdaje się jest to samo. No cóż ja mogę, to wie pan, to życie przynosi tak różnorodne zdarzenia, że to wcale nie jest wielka sensacja. A zna pan pana Jacka, który teraz przejął pana rolę? Znam, bo kiedyś go poznałem. Nie znam go dobrze. Nie, ale znam rzeczywiście. Poprzedni wokalista nie zagrzał miejsca. Wie pan może dlaczego? Nie mam pojęcia, wie pan. Ja na szczęście nie muszę się tym zajmować. Ale czeka pan na nowy materiał, bo liczy na to, że będzie ten nowy materiał grany, a nie stary. Nie czekam, bo przypuszczam, co to będzie. W sensie? Nie, przypuszczam, co to będzie, więc nie muszę czekać, bo ja mniej więcej wiem. Ale to... Proszę pana, czekamy dobrze, niech nagrają i wtedy będziemy rozmawiać, co to jest. Bo na razie to oprócz hurgotu medialnego to nie ma nic. A rusza pana ten hurgot? Nie. Czyli śmieje pan się trochę z tego? Nie, że tak. No i super, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.